Dzień dobry. Warunki nieomalże polowe, ale ten dzisiejszy live złapał mnie w trasie, więc dlatego też bez maseczki, że w samochodzie, w którym mogę przebywać, bez maseczki mam nadzieję, że będzie wystarczająco dużo internetu w powietrzu, żeby móc tę transmisje z sukcesem przeprowadzić. I przepraszam za to 15-minutowe spóźnienie, choć zapowiedziane, ale logistyka dzisiejszego poranka właśnie tak się układa. To jest. Im dłużej się wczytuję w całe opisy tej sytuacji, z którą dzisiaj mamy do czynienia, bardzo nie chcę powiedzieć smutny, ale, ale taki jednak dający bardzo mocno do myślenia czas. Od wczoraj nie mogę się otrząsnąć z tych wszystkich danych statystycznych dotyczących rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Pamiętacie pewnie, jak jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy. Czy pojawiały się tu często głosy, to się tam cały czas gdzieś pojawiają, ale to już nie są te głosy z takim natężeniem, które były. Nie ma koronawirusa, co to za fake demia, nie ma, nie ma, nie ma w ogóle żadnego problemu. Dzisiaj ten wskaźnik podawany codziennie liczby stwierdzonych zakażeń przestał mieć jakiekolwiek znaczenie. On już nic dzisiaj nie znaczy. Niczego nie, nie, nie pokazuje. Przede wszystkim z tego powodu, jak dobrze pewnie o tym wiecie, ale jeszcze raz to powtórzę, że Polska nagle zaczęła robić bardzo mało testów, podczas kiedy robiła ich dwa, dwukrotnie, nawet więcej. Robiliśmy po 70 tysięcy testów dziennie, w ostatnio robimy po 35 tysięcy testów, a wskaźnik pozytywnych testów do wszystkich testów, które zostały zrobione, to jest ostatnio wczoraj był 60%, średnio dobija do 50%. Czyli połowa tych testów zleconych to są testy pozytywne w sytuacji, kiedy dane WHO czy standardy WHO mówią, że jeżeli 5% testów stwierdzanych jest pozytywnych, to jest ta granica, za którą jeżeli ją przekroczymy w górę, to państwo traci kontrolę nad epidemią. My mamy 50%, nie 5%, więc kontrolę nad epidemią straciliśmy. Dlaczego się mówi, że straciliśmy kontrolę nad epidemią? Dlatego, że testujemy tylko objawowych. A jeżeli testujemy tylko objawowych, to ci wszyscy bezobjawowi, my nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Oni nie mają szansy przejść przez, te, fi, przez ten filtr, przez to sito testów, a w związku z powyższym będą chodzić i zakażać i, i nie mamy nad tym kompletnie żadnej kontroli. Jesteśmy w stanie potwierdzić tu o tych, którzy, którzy już węch smak, smak stracili, którzy kichają, którzy mają gorączkę, którzy mają problemy z oddychaniem. To oznacza, że państwo w ogóle nad tym nie panuje, nad tym procesem rozprzestrzeniania się epidemii. I to pokazuje też niestety bardzo smutny wskaźnik, który będzie rósł i rośnie dramatycznie. Nie tylko liczba aktywnych przypadków, która u nas jest po prostu w tej chwili horrendalna, ale liczba zgonów. I popatrzyłem sobie wczoraj na te statystyki zgonów z ostatnich kilkunastu tygodni, i to rośnie w porażającym tempie. Znaczy w 44 tygodniu, o ile dobrze pamiętam, teraz mamy 46, liczba zgonów była dwukrotnie taka, jak była w ubiegłym roku, i tak średnio rocznie wypadało po 7-8 tysięcy ludzi tygodniowo umierało. W tej chwili umiera 14-15 tysięcy. To jest 7-8 tysięcy zgonów więcej tygodniowo, a to będzie rosło, słuchajcie, to są ludzie, to są nasi bliscy, to są nasi rodzice, bo to są głównie osoby powyżej 65 roku życia. To są nasi rodzice, to są nasi bliscy, to są nasi kuzyn, nasze kuzynostwo, oni po prostu giną. My w grudniu będziemy mieli pewnie z 50 tysięcy zgonów, jak nie lepiej. Wyobrażacie sobie, to jest, to, jest, to jest średniej wielkości miasto w Polsce. I to wszystko się nie dzieje dlatego, wczoraj czytałem na jednym forum lekarskim, że w wypowiedź rezydenta, który pracuje, że tam już po nie ma gdzie zwłok składować. Wyobraźcie sobie teraz w jakich dwóch światach funkcjonujemy. Z jednej strony jest świat nas, dziękować Bogu, ja mówię tutaj za tych zdrowych, którzy jeszcze objawów nie mają, zdrowych, którzy, którzy no wciąż starają się jakoś żyć, załatwiać swoje sprawy, pracować, opiekować się dziećmi, robić wszystkie te rzeczy, które, które, które robimy na co dzień. A z drugiej strony jest kompletnie równoległy do naszego świat szpitali, w których y, y, ludzie umierają na pęczki, już mówiąc zupełnie wprost, które lekarze i pielęgniarki płaczą z bezsilności. W których szpitalach covidowych instalacja tlenowa nie wytrzymuje takiej, takiego obciążenia tlenem, nie jest w stanie po prostu dostarczyć go pod odpowiednim ciśnieniem, w którym się dokonuje selekcji, bo dokonuje się selekcji. Wybierając, kogo na respirator, a kogo nie na respiratora, na tych respiratorach śmiertelność jest po prostu obłędna, to są dwa równoległe światy. To są światy, których my sobie nie zdajemy sprawy nawet po tej stronie, jak to tam wygląda po tej, po tej stronie drugiej. I później rozpaczliwe ogłoszenia, jak w, dzisiaj rano czytałem, szukają w stoku do szpitala ratownika na oddział covidowy, proponując 2-300 czy tam 2-400, tę minimalną pensję, w, którą można zapłacić przy, przy tego typu pracy. A Żyjemy, przypominam, w państwie, w którym ustawa, która wprowadziłaby dodatki dla tych lekarzy i dla tych pracowników medycznych, którzy pracują z nakazu wojewody, choć, choćby dla tych, leży teraz w zamrażarce. A Mateusz Morawiecki, mimo że ma taki psi obowiązek to jest po prostu obowiązek wynikający z konstytucji nie publikuje tej ustawy. Chociaż jest podpisana przez prezydenta i to jest jego obowiązkiem, i za to grozi Trybunał Stanu, ale nie podpisuje. Bo żyjemy w państwie PiSu. Nie żyjemy w Polsce Rzeczpospolitej Polskiej, która jest naszą Polską. Żyjemy w państwie PiSu, w którym oni mogą wszystko. Jeżeli dojdą do wniosku, to mogą cię zamknąć w więzieniu. Jeżeli mogą, to nie, to nie opublikują ustawy, która nie stanie się prawem. Jeżeli mogą, to będą wychodzili i kłamali, że wszystko jest w porządku, a ty dalej będziesz musiał bujać się ze swoim życiem. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co jeszcze mogłoby się wydarzyć, żebyśmy zrozumieli, w jakiej sytuacji się znajdujemy. I to jest, wiecie, strasznie smutne, że doprowadziliśmy Polskę naszymi wyborami, których dokonywaliśmy, bo to przecież się z Księżyca nie wzięło, do takiej sytuacji, w której tylu z nas w grudniu jeszcze przed świętami będzie musiało pożegnać swoich bliskich, bo państwo nie działa, bo byliśmy zajęci innymi rzeczami. Bo uwierzyliśmy w te bujdy o wstawaniu z kolan, o tym, że oni rozliczą, że wystarczy nie kraść, że w, e, 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 teraz to dopiero będzie Bóg i Ojczyzna i honor. Ludzie umierają. W państwie PiS. To jest rzecz, która, która gdzieś mnie bardzo boli i dotyka. Ale też z tej mojej perspektywy, dzisiaj tutaj, co możemy więcej zrobić? Poza tym, żeby wierzyć w to, że to się odwróci i robić wszystko, żeby być gotowymi na to, żeby odpowiedzialność za kraj przejąć. Będzie Hanka Gilpiątek i Michał Kobosko, nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro na konferencji prasowej mówiła o, tym, o tej pomocy, której dzisiaj potrzebują przedsiębiorcy, o tym, o tym, jak państwo dzisiaj powinno, to nie może tak wyglądać, słuchajcie, że Gowin jeździ teraz po kraju, i w, y, 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 tu rzuci takie hasło, tam rzuci takie hasło, teraz znowu rzuci, że oni jednak będą po 2000 dla iluś tam 30 czy iluś PKD, czyli tych klasyfikacji działalności, y, dawać dodatkowe do tych wszystkich, do, do, do etatu czy do innej formy zatrudnienia. To powinno być spięte w system, to nie powinno polegać na tym, że jeździ ktoś po kraju i rozrzuca talary. Zrobili system wsparcia, wczoraj o tym mówiliśmy, dla ludzi kultury, to wiecie, czym to się skończyło. To się skończyło tym, że państwo pokazało nam się jako ubezpieczyciela, więc straciłeś 2 miliardy w ubiegłym roku, to my ci w związku z tym wypłacimy tyle, ile wynika z tego, że państwo nie jest ubezpieczycielem. I wiadomo, że ci, którzy zarobili dużo, to nie jest tak, że ci, którzy zarobili dużo, to muszą teraz dostać dużo od państwa. To nie jest ten. państwo nie jest ubezpieczycielem. Państwo powinno działać jak koło ratunkowe w takiej sytuacji. Państwo powinno dzisiaj rzucać koło ratunkowe tym, którzy ledwo żyją. Którzy ledwo się na tej wodzie unoszą. To jest zadanie dzisiaj państwa, a nie bycie ubezpieczalnią. Oni nawet tego nie potrafią zrobić. To jest, ja nie wiem, jak długo ten rząd oczywiście będzie trwał, bo okazało się dzisiaj, że jednak ci posłowie zbuntowani od Ardanowskiego w popiątce dla zwierząt wychodzą z PiSu i robią swoje koło. Pytanie, czy zbierze się ich sześciu, bo tylu potrzeba, żeby PiS stracił większość. Wyobraźcie sobie, że na sześciu posłach to wisi. Na sześciu mandatach. Losy nas wszystkich dzisiaj. I całe te, nie wiem czy słyszeliście wczoraj, w Ziobro, który oczywiście znalazł sobie znowu temat, w którym może sobie sam pohasać i sam się wypowiedzieć i sam się zbudować, czyli weto dla budżetu unijnego i mechanizmu pomocowego w Unii Europejskiej. I on teraz zaczyna znowu rozgrywać Morawieckiego, zaczyna stawiać go pod ścianą szantażować, mówić, że no, powiedział to wprost wczoraj, jeżeli premier nie zawetuje, to my, to my pokażemy, tak? to my wychodzimy, to nie jest, pol, to nie jest polskie, to nie jest to, to są rzeczy, które, w, które są, które pokazują degręgoladę tej sytuacji, które pokazują, jak, jak bardzo to wszystko jest przeżarte polityczną korupcją, trzeba sobie to powiedzieć wprost. I we mnie, kiedy się temu przyglądam, narasta przekonanie, że nie może być na to zgody. Że zobaczcie, w, y, 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 mamy epidemię, y, która y, y, dr Grzesioski i inni mówią, że My nie wiemy w tej chwili, my jesteśmy jak piane dzieci dla nie wiemy. Te wskaźniki nic nie mówią, tak jak powiedziałem. Ale, ale można zakładać, że te restrykcje, które wprowadzone jakiś czas temu, zaczynają przynosić jakieś skutki. Przede wszystkim zamknięcie szkół. Ale wczoraj, czy tam przedwczoraj, pojawia się chyba wczoraj minister czarny, który mówi, że po 29 listopada dzieci już pewnie będą wracać do szkół. Czyli znowu będziemy mieli to samo? Znowu będziemy mieli tę samą sytuację, którą mamy teraz? Czy tam ktokolwiek nad czymś panuje? Czy tam ktokolwiek ma jakieś pojęcie o tym, czy tam ktokolwiek z kimś rozmawia? Czy Czarnek rozmawiał z Niedzielskim? Czy może potrzebne jest im ziobro, żeby, żeby zaczęli ze sobą rozmawiać, żeby ich zaczął straszyć, że się jednemu i drugiemu do politycznego tyłka dobierze? Ja, już, ja nie wiem, jak byśmy mogli do tego dopuścić? Gdzie byśmy mieli oczy? Ale wiecie, niezależnie od tego, gdzie mieliśmy te oczy, to jak będziemy teraz siedzieć i drapać rany, i zastanawiać się nad tym, gdzie popełniliśmy błąd, no to od tego nie, sytuacja się nie poprawi. To jest tak na izbie przyjęć. Jeżeli dostajesz pacjenta z postrzałem, to nie będziesz teraz latał po mieście i sprawdzał, kto go postrzelił i czy miał legalnie broń, tylko musisz mu tę kulkę wyciągnąć i musisz go jakoś zaszyć. I musisz, mu, musisz go uratować. I my dzisiaj tak musimy uratować Polskę. I pewnie oni nie dojadą do wiosny. A może dojadą, nie wiem. Natomiast będzie im coraz ciężko, będą się co chwilę potykać. To ziobro, to jakieś swoje kolejne absurdy, to jakieś inne z jeszcze spory, które wymyślą i o inne nienawiści, i jeszcze jakieś inne y, y, sytuacje. A naszym zadaniem jest teraz to, żeby zrobić wszystko, co się da, y, 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 żeby, się do tego, y, żeby się do tego po prostu przygotować. Szymon, smutny i jakby przygaszony, piszą bezsilnością. Szymon, nie poddajemy się. Ludzie piszą, że jestem taki spokojny. Wiecie co? Nie jestem ani smutny, ani przygaszony. Mam po prostu świadomość powagi sytuacji. Mam po prostu świadomość powagi sytuacji. Mam świadomość tych wszystkich pogrzebów, które teraz będą się odbywały, i na dodatek jeszcze bez udziału tych wszystkich bliskich, którzy powinni w nich wziąć udział. Jeżeli ja ubiegam się o odpowiedzialność za państwa, a ubiegam się o nią u was. I mówię wam, że chcę wziąć tę odpowiedzialność razem z moimi ludźmi, i razem z wami zrobić zupełnie inaczej, poukładać Polskę. To ja nie mogę abstrahować od tego, że w grudniu 50 tysięcy moich rodaków umrze z powodu nieudolności tego państwa. To jest, to, wiecie, to, to jest coś, co rozdziera człowieka, który myśli poważnie i myśli odpowiedzialnie o kraju do głębi. Możesz się nie zgadzać z tym czy z tamtym. Możesz się nie zgadzać, mieć takie czy inne poglądy na temat historii żołnierzy wyklętych, aborcji i tysięcy innych rzeczy. Wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. I państwo, które doprowadza do tego swoją nieudolnością i koncentracją na propagandzie zamiast na rozwiązywaniu realnych problemów, nieudolne państwo, którego nieudolność kosztuje Polaków i polskie rodziny 8 tysięcy zgonów więcej tygodniowo. To jest to rzecz, która w człowieku, który naprawdę kocha Polskę i chce jak najlepiej dla wszystkich, którzy w niej mieszkają, dla swojej rodziny też, ale dla wszystkich, którzy przecież mają swoich bliskich, jest to rzecz, która nie może nas pozostawiać bez, bez refleksji. I nie zawsze trzeba krzyczeć. Ja jestem cholerykiem, często się unoszę, często w, w, mówię bardzo do, dobitnie i dosadnie. W, o tym, co myślę o tej rzeczywistości, ale dzisiaj jest we mnie zimna stanowczość. Musimy im zabrać władzę. Musimy poukładać Polskę. I teraz te wszystkie rzeczy, które robimy, może dla was niewidoczne, może na zapleczu, może niespektakularne, one temu służą. Żebyśmy byli gotowi, kiedy przyjdzie czas, a on przyjdzie już niebawem i pracujemy nad tym dniem i nocą, musimy, przygotowujemy się. Do tego, żeby tę odpowiedzialność przejąć jak tylko to będzie możliwe. Bo na taką nieodpowiedzialność, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, patrzeć się już po prostu nie da. Musimy dbać o siebie. Musimy o siebie walczyć. Skoro państwo nie potrafi od nas walczyć, a na oddziałach dochodzi do tego odwróconego triażu. Do, w, do tego, że już teraz nie wybieramy kogo uratować, tylko decydujemy, kogo nie uratować. I w, wiecie, to. Wszystkie polityczne gierki wobec tego schodzą na plan dalszy. Tak bardzo chciałbym, żebyśmy mieli tę możliwość naprawiania Polski już dzisiaj. I nie musieli czekać na to, aż ci nieudacznicy potkną się jeszcze 15 razy, ale nie o swoje, tylko o nasze nogi, jak już tam będziemy leżeć. Zrobimy to, oczywiście, że zrobimy. Przygotujemy się do tego. Natomiast na razie musimy być naprawdę niezwykle zdeterminowani, niezwykle silni żeby do tego momentu dojechać, żeby to przetrwać. Przetrwamy to dzięki swojej solidarności, dzięki tej determinacji, którą mamy w sobie, dzięki temu przekonaniu, że już dość i że musi być inaczej. Wiecie, wiele by można mówić o tym, co się dzisiaj dzieje na świecie, o tym wczorajszym wecie w ambasadorów... W, w, w sprawie budżetu, po którym cała ta sytuacja będzie się jeszcze bardzo ropiała, że tak powiem, i bardzo długo ciągnęła, można mówić o zwycięstwie zupełnie nieoczekiwanym w prozachodniej, można powiedzieć, kandydatki w Mołdawii to ważne wydarzenie w tej, w tej części świata, która jest tak niedaleko od nas. Możemy mówić o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie Trump cały czas pisze tweety o tym, że wygrał wybory, a tymczasem idzie druga fala pandemii, czy tam kolejna fala pandemii, która, która zapowiada się naprawdę katastrofalnie, więc Biden będzie musiał sobie z tym radzić. Można mówić o nowej szczepionce firmy Moderna, która została właśnie ogłoszona, że działa i że ma dość wysoką skuteczność. Ona na razie będzie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale ona jest dużo łatwiejsza w obsłudze niż ta szczepionka Fajcera, dlatego że można ją przechowywać w 20, minus 20 stopniach. W w długim terminie, a w krótkim terminie można przechowywać nawet po prostu w zwykłej lodówce. Nie wymaga tych minus 70 stopni, których wymaga ta szczepionka Pfizerowska, więc tu też się, tu też się coś, można powiedzieć, dobrego zadziało i, w, i mam nadzieję, że z czasem i Unia Europejska do tego, w, do tego programu również pozyskiwania tej szczepionki dołączy i że ten przyszły rok będzie rokiem rzeczywiście, w, w, w którym nie tylko seniorzy i ochrona zdrowia będzie mogła z tego, z tego narzędzia skorzystać. Słuchajcie, w, nie chcę Wam dzisiaj zabierać bardzo dużo czasu. Widzimy się jutro o dziewiątej. Po prostu pomyślcie dzisiaj tak głęboko, jeżeli mogę Was prosić o tym, gdzie się znaleźliśmy i w jakiej jesteśmy, i w jakiej jesteśmy sytuacji. Nie dajcie już sobie wciskać tego bullshitu propagandowego, który, będzie, który się cały czas do nas leje, tych wszystkich pierdół po prostu, które oni opowiadają, bo już trudno inaczej to nazwać, tych wszystkich, tych wszystkich opowieści o tej godności naszej, której teraz będziemy bronić, o tym honorze, o tych nie wiadomo jakich rzeczach, które, na których oni się teraz koncentrują, zamiast skupić się na jednej podstawowej rzeczy. Ludzie w Polsce nie mogą umierać w takiej liczbie. Jeżeli ja teraz miałbym rząd, jeżeli my teraz mielibyśmy rząd, nie byłoby innego celu i nie słyszelibyście z naszych ust absolutnie nic. O żadnych propagandowych kolejnych pomysłach, o żadnych wizjach, wstawaniach z kolan i tych podobnych rzeczy. Zobaczylibyście ludzi urobionych po łokcie, dniem i nocą w tym, żeby ratować naszych rodziców, żeby ratować nasze babcie, naszych dziadków, ratować najsłabszych w naszym społeczeństwie. Bo jak się popatrzy na to, co my tutaj przeżywamy, macie ludzi w DPS-ach pozamykanych przecież od wiosny tak naprawdę. Macie wykończoną do bólu ochronę zdrowia ich rodziny. Macie, macie, macie ludzi w kryzysie bezdomności. Macie tych, którzy potracili całe pieniądze i firmy. Dzisiaj rząd musi być kołem ratunkowym, centrum powiadamiania, znaczy stacją pogotowia ratunkowego. Dzisiaj potrzebujemy zarządzania kryzysowego, a nie pierdół, które po prostu będą opowiadać nam o tym, jak oni teraz będą wstawać w kolan, w które nikt i tak już nie uwierzy poza nimi samymi. To, to dzisiaj by było zadanie naszego rządu. Nic innego nie byłoby zadaniem tego rządu. Przeprowadzić nas w miarę suchą nogą z jak najmniejszą liczbą ofiar przez to, co oni próbują zaklinać tymi wszystkimi głupotami, które opowiadają. I my będziemy wam bez znużenia pokazywać kolejne pomysły na to, co można by było w Polsce zrobić. Licząc na to, że kiedy przyjdzie czas, a wierzę, że nie jest on długi, że dacie nam szansę na to, żebyśmy taką Polskę właśnie zaczęli robić. Bez kradzenia spółek skarbu państwa, bez kradzenia mediów publicznych, z czystym, jasnym i, i prostym i uczciwym prokuratorem, z działającą bez nienadzwonek nie sądownictwem, z tym wszystkim, co, co nam się po prostu należy bezpiecznym państwem sprawiedliwym, przewidywalnym w sensie czystości i jasności procedur państwem, za którym ja bardzo tęsknię. Bo widzę, jakie są skutki tego, że daliśmy się oszukiwać, że daliśmy się robić w konia tym politycznym pożar się Bożym macherom, tym geszefciarzom z Bożej łaski. Yy. Wszyscy oni są warci jeden drugiego, jak się na to popatrzy. Wiecie, są oczywiście tam jednostki, które, które można by było wyłowić i z nim współpracować. Popatrzcie, gdzie jest nasz prezydent, przywódca narodu. Gdy 50 tysięcy ludzi miesięcznie będzie umierać. Gdzie on jest? Prezydent Polskich Spraw. Złotousty Mateusz, który nam znowu będzie się porównywał do, nie wiem, do Andory, może do Monte Carlo, może do Paragwaju. Jak sobie wymyśli i że nam jest cudownie. Znowu sobie zrobił zdjęcia na tle Szpitala Narodowego, który tak naprawdę jest izolatorium. Bohaterscy ludzie, którzy tam pracują, też przecież opiekują się chorymi. Ale przecież ten szpital odsyła chorych, ciężej chorych do, do innych szpitali. Nie rozwiązał problemów które miało być, a tak się na to sadzili. Tak opowiadali. Kto jeszcze Ziobro, który jest w tej chwili zajęty wykrwawianiem Kaczyńskiego? On się będzie troszczył o Polaków? Wiecie, czas minął. Czas minął. I czas teraz z tego co widzimy wokół siebie wyciągnąć praktyczne wnioski. Ja nie spocznę. Nie wiem ile by mnie to miało kosztować. Nie spocznę. Dopóki do takiego państwa nie doprowadzę. Dopóki takiego państwa, które, które dba o obywateli, które widzi ich potrzeby, które działa, będzie. Y, y, do, do, dopóki do tego nie doprowadzę. Państwa, które będzie odwrotnością państwa, PiS. -a. Pod względem wartości, które mu przyświecają. Pani pisze, co by było, Pani Agnieszka, jakby Pan był prezydentem. Pani Agnieszko, przede wszystkim, co tydzień by była Rada Gabinetowa u prezydenta, na której cały rząd musiałby się opowiadać z ministrem Czarnkiem, z ministrem Niedzielskim, z premierem Morawieckim, z ministrem Dworczykiem. Wszyscy musieliby się opowiadać o tym, jak wygląda dzisiaj sytuacja realna w ochronie zdrowia, z umieralnością Polaków, z walką z epidemią, z gospodarką, z kulturą i ze wszystkim. A ja później informowałbym o tym Polaków, Bezpośrednio. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, bo to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego, bo umierają ludzie, którzy są, e, którzy e, nam się rozwala cała integ integralność społeczna. Rada Bezpieczeństwa Narodowego byłaby co najmniej co miesiąc e, w, z udziałem opozycji, z udziałem wszystkich sił, również być może społecznych, w, e, i dyskutowalibyśmy o tym, co robić, żeby się razem wszyscy uratować w tej, e, w tej sytuacji. No jako prezydent dzisiaj byłbym z najsłabszymi na pewno, z osobami w kryzysie bezdomności, rozwiązując te problemy, które są. Byłbym tam, gdzie trzeba, w, z pracownikami ochrony zdrowia, nagłaśniając to wszystko, co się dzieje. Wszystkie ośrodki prezydenckie służyłyby dzisiaj temu, żeby pomóc, jako izolatoria, jako miejsca, w których, w których być może trzeba będzie świadczyć pomoc. Słuchajcie, przecież tyle, cały sprzęt, który do dyspozycji ma w, 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 w takich miejscach prezydent mógłby służyć nauczaniu zdalnemu. Przecież to się wszystko da zorganizować. To jest państwowe, to jest nasze wspólne. A nie, że musimy w Sejmie teraz słuchać o kolejnych milionach, które są rozpatrywane na remonty rezydencji jakiejś kancelarii prezydenta. Dzisiaj zobaczylibyście prezydenta, który jest na pierwszej linii walki w, dzięki tej instytucji, którą ma wspierając. Bo, bo dzisiaj to, to lekarz idzie i ratuje, pielęgniarka, ratownik medyczny, natomiast oni potrzebują kogoś, kto będzie stał w narożniku i poda im ręcznik, poda im bidon z wodą, wesprze ich. W tym, co oni dzisiaj robią, wesprze tych rodziców, dzieciaków, które, które próbują korzystać z edukacji zdalnej i zastanawiają się, co będzie z ich przyszłością, będzie z ludźmi. Gdzie jest dzisiaj prezydent? Prezydent polskich spraw. Takiego wyboru dokonaliśmy. Tego chcieliśmy. Tak chcieliśmy to poukładać. Ile jeszcze? Ja wierzę, że już niedługo. I. Jakby, jak, jakkolwiek by to nie brzmiało, każda z tych 8 tysięcy osób, które umrą w tym tygodniu, a umrą, a nie musiały umrzeć, zostanie przez nas politycznie pomszczona. I tego możecie być pewni. Nieudacznicy, którzy nie potraficie tego poukładać tak, żebyśmy mogli się w naszej Polsce czuć bezpiecznie. Ja wiem, że nie każdy potrafi zrobić wszystko. I tego się nie wymaga od ludzi, żeby byli nagle y, omnibusami, aniołami, nie wiem kim jeszcze. Ale jeżeli nie umiesz, to ustąp, powiedz nie potrafię i pozwól to zrobić komuś, kto potrafi. Tak się honorowo rozstrzyga takie sytuacje, tak się honorowo takie sprawy prowadzi. Ale co, jeśli honoru nie ma? Ale co, jeśli trzymanie się u władzy jest ważniejsze? Niż życie 8 tysięcy ludzi tygodniowo w kraju, którym zalewało się łzami, mówiąc jak się kocha i zawijając się we flagi i narodowe godła? Dość już tej obłudy, dość już tego ściemniania, dość już tego gesześciarstwa. Ta zmiana musi się dokonać. I ona się dokona tylko, jeżeli my staniemy razem i będziemy chcieli tej zmiany równie silnie. Dlatego bardzo Was proszę, żebyście dzisiaj nas wsparli, żebyście dołączyli do grona naszych wolontariuszy, aktywistów, sympatyków, żebyście dali nam te 10 złotych czy 20-50 miesięcznie, bo my tego organicznie teraz potrzebujemy, żeby zbudować ten potencjał, który Polskę rzeczywiście zmieni, żebyście udostępnili tego life'a. Żebyście udostępnili nasze materiały strategii 2050, nasze pomysły programowe, na to, jak Polskę poukładać, Żebyście zobaczyli, zamknęli oczy i zobaczyli tę Polskę, którą sobie, którą sobie wymarzyliśmy i której chcemy. Żebyście po prostu zasilili nas swoją energią, swoją siłą, swoim wsparciem, swoim dobrym słowem, swoją dobrą myślą. A zobaczycie, że tej zmiany dokonamy. I ja liczę na to, widzieliście pewnie wczorajsze sondaże. W, one się zmieniają, jesteśmy w czasie wojny, ja to wszystko rozumiem. To nie jest, tu się nie ma co jakoś nacierać zbyt intensywnie, ale one dają nadzieję. Ale one dają nadzieję na to, że nie jesteśmy skazani z jednej strony na nieudaczników, potwornych nieudaczników, których nieudacznictwo kosztuje życie ludzi, a z drugiej strony na kompletne bezjajectwo i kompletne, że tak powiem, bezchołowie. I chowanie się przed odpowiedzialnością, kiedy trzeba odpowiedzialność za państwo wziąć. Piszecie, żebyście, żebym się. Maciej Śliwiński, przy całym szacunku do pana, trochę się pan zapędza, ale jak zwykle jestem z Pan... W czym się zapędzam, panie Maciej? W czym się zapędzam? Proszę mi wytknąć, w czym się zapędzam? Gdzie, gdzie, gdzie popełniam błąd? Gdzie mówię? Mówię, ta władza jest nieudolna, bo jest nieudolna. Gdyby była, nie, gdyby była udolna, to nie mielibyśmy 60% wskazań pozytywnych w testach i nie mielibyśmy taki, takiego współczynnika zgonów, jaki mamy. Czyż nie? Ja nie mówię, że to są źli ludzie. Ja nie mówię, że oni biją kogoś w, w domu, albo, albo że, że mają grzechy, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. Mi to nie interesuje. Oni zostali wynajęci przez Polaków do tego, żeby zrobić robotę. Nie robią jej. Polacy umierają. Bo oni nie umierają z tego powodu, że ten minister nie ma dobrych chęci. Bo ja wierzę, że tam jest paru ministrów, którzy mają dobre chęci i myślą o czymś innym niż o swoim stołku. Czy umierają z powodu tego, że lekarze nie, nie chcą robić? Nie, absolutnie. Oni umierają z powodu tego, że system nie działa. A system to jest coś, co właśnie władza powinna układać i za co ponosi odpowiedzialność. I dlatego właśnie trzeba ją zmienić. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Dajcie z siebie wszystko, żebyśmy byli gotowi do tego, żeby tej zmiany dokonać. Dzisiaj się zbieramy, dzisiaj się organizujemy, dzisiaj się liczymy i dzisiaj się budujemy. Wiosna musi być nasza. Przetrwamy tę zimę, ale wiosna musi być nasza. Dłużej już tego nie wytrzymamy przyglądania się temu i nieustannego. W, takiego, wiecie, bycia świadkami tego, jak nam rozkradają, już nie nasz majątek, czy tam inne rzeczy, ale nasze życie. Więc bądźcie spokojni, damy radę. Tylko proszę was, bądźmy w tym wszystkim razem. Bądźmy w tym wszystkim razem, nie dajmy się podzielić, nie dajmy się krzykaczom, zrobimy tę robotę. Na zimno, spokojnie, tak jak to powinno zostać zrobione. A dzisiaj, bądźcie dla siebie czuli, bądźcie dla siebie troskliwi. Bądźmy wszyscy razem solidarni, tak jak tylko potrafimy. Wiecie, ile, nawiasem mówiąc, zajrzyjcie na akcje naszych, naszych regionów, bydgoskiego, wielkopolskiego, ile wspaniałych akcji dzisiaj robią dla potrzebujących, takich konkretnych, dla tych, którzy się w dramatycznej sytuacji, w pandemii znaleźli. Okażmy sobie ten maks człowieczeństwa, ciepła i wspólnoty, jakie możemy sobie okazać. A resztą się zajmiemy i resztę zrobimy tak, jak powinniśmy zrobić. Wszystkiego dobrego wam życzę. W dobrego dnia, pełnego sił i pełnego takiej pełnej determinacji w, do tego, że zmiana w Polsce musi się, musi się dokonać. Uwierzcie mi, to nie jest tak, że ja jestem jakiś teraz przybity, zdołowany, że wyborcy Konfederacji zaraz będą widzieli, jak ja będę płakał, trzymając już nie konstytucję, tylko telefon w ręku. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Nie widzicie człowieka przybitego. Widzicie człowieka do głębi na zimno, zdeterminowanego. Żeby ratować ludzi. O tym dzisiaj jest polityka. Spokojnego dnia. Widzimy się jutro o dziewiątej.